Szanowni Państwo, ja jako parlamentarzysta, który wypełnia ten mandat, jako człowiek, który ubiega się o zaufanie w tym okręgu gliwickim, którym jest Knurów, miasto, które znam, w którym byłem jako minister transportu, dlatego że tutaj również podejmowaliśmy wtedy te kwestie inwestycyjne na A1 niedaleko. Chcę Państwu po prostu zadeklarować skuteczne podejmowanie najtrudniejszych spraw dla Śląska i dla Polski, dlatego że to jest istota dobrej polityki. Oprócz tego oczywiście stała nie tylko troska, ale działanie realne w tej sferze publicznej, które buduje instytucje nowoczesnego państwa, które jest ukierunkowane dla ludzi. Państwo to nie może być ciernisty krzak, gdzie każdy obywatel, jeśli się z nim zetknie, to jest, wychodzi poraniony po prostu i z różnego rodzaju, powiedział, problemami. To jest również jasne, powiedział, deklarowanie przeze mnie tutaj takiej polityki, która jest polityką równych szans dla ludzi, którzy są różni sytuowani, dla tych słabszych i dla tych mocniejszych, te same równe prawa. I to jest istota tego, o co zabiegałem wielokrotnie jako poseł, jako minister. No, dla naszego regionu starałem się w sposób rzetelny przygotować projekty inwestycyjne jak A1, jak wspierać rozbudowę portu lotniczego w Katowicach, Pyrzowicach, jak przygotować i zainicjować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, choćby w ostatnich latach. Tutaj jest kontynuacja przez naszych następców budowy nowego dworca w Katowicach, jak wspieranie tutaj przecież do Gliwic przeze mnie, nie tylko jeszcze w tym okresie ministerialnym, ale wcześniej, teraz budowy drogowej trasy średnicowej docelowo tutaj do Gliwic. Także to są takie cele, które są związane z tym miejscem, które, w którym jesteśmy na Śląsku i oczywiście z współpracą z środowiskiem zarówno akademickim w Gliwicach, samorządami tych miast, ale przede wszystkim z mieszkańcami. Częsty kontakt, realna współpraca, stawianie realnych celów i odpowiedzialność wobec ludzi i po prostu ta możliwość spojrzenia każdemu z Państwa za 4 lata twarzą w twarz. Dziękuję. Proszę Państwa, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jedna osoba niewiele może, natomiast jeżeli będzie w stanie zebrać wokół siebie kilkanaście osób, wtedy efekt jest większy. Jest to tak zwany efekt synergii. Ja przede wszystkim będę dążyła do... Mam kilka swoich priorytetów, ale jeżeli chodzi o teren tutaj najbliższy, nasz Knurowski, Gliwice i najbliższych miast, to jest przede wszystkim bezpłatna autostrada A4. W tym zakresie sprzymierzę się ze wszystkimi, z kim tylko będzie można, żeby jednak doprowadzić do właściwego podpisania rozporządzenia. Kolejną sprawą, w której niestety albo wstety musimy się porozumieć, o czym na razie jeszcze staramy się milczeć, jest to tak zwany pakiet klimatyczny i renegocjowanie pakietu klimatycznego. Dla nas, dla kopalń, dla przemysłu ciężkiego na Śląsku jest to sprawa bardzo ważna. Pakiet klimatyczny, który w tej chwili jest, niestety nie będzie pozwalał w dłuższym czasie na rozwój przemysłu ciężkiego na Śląsku. Górnicy, górnictwo wiedzą, o czym mówię, zdają sobie z tego sprawę doskonale. Na potwierdzenie tego, że posiadam zdolności do porozumień ponad podziałami, jest między innymi to, że udało się ostatnio w Gliwicach podpisać tak zwane porozumienie gliwickie i byli tam reprezentanci z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u i z SLD i mam nadzieję, że tego typu inicjatywy i porozumienia będą możliwe na rzecz spraw, które są ponad podziałami politycznymi. Przede wszystkim myślę, że to, co będę robiła przez następne 4 lata, jeżeli uzyskam mandat wyborców, to kontynuacja tego, co robiłam do tej pory. To znaczy działanie na rzecz edukacji,
pracy i działanie na rzecz miasta, na rzecz powiatu, na rzecz regionu. Państwo jako knurowianie, znający mnie od właściwie 99 roku, bo też od tego momentu poddaję się wyborom, możecie ocenić tą skuteczność mojego działania, nie opierając się na moich słowach i na tym, co obiecam, ale patrząc na to, co do tej pory zrobiłam. Ale myślę, że to, co należy tutaj bardzo mocno podkreślić, to to, że pani Ela Kwaśnicka powiedziała, że jeden człowiek mało może, ale jeden człowiek w grupie ludzi, dużej grupie ludzi, podobnie myślących, skutecznych, patrzących rozsądnie na to, co się wokół dzieje, starających się wykorzystać jak najlepiej koniunkturę i sytuację, może być bardzo skuteczny, a taką grupą osób są moi koledzy z klubu, koledzy i koleżanki z klubu Platformy Obywatelskiej. Chcemy być skuteczni, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, będziemy skuteczni, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie na rozwój każdego miasta, między innymi tutaj w Knurowie, na rozwój Śląska i na rozwój kraju. Też gwarantuję, deklaruję taką stabilność poglądów, nie przechodzenia z klubu do klubu, zdecydowania jestem tutaj wybrana przez ludzi jako osoba będąca przedstawicielem konkretnego grupowania, konkretnego klubu, działająca na rzecz dobra Polski.